Dzień dobry, Krzysztof Repiński, witam i zapraszam na pytania do prezydenta. Witam w studiu prezydenta Tczewa Mirosława Pobłuckiego. Dzień dobry. Panie prezydencie, mam dzisiaj dużo pytań. Mam nadzieję wszystkie zadać, więc spróbuję narzucić szybkie tempo. Dobrze, a ja spróbuję coś odpowiedzieć. Panie prezydencie, taka ciekawostka, to tak spadło dość nagle. Otóż jednego dnia patrzę, otrzymuję informację, że nagle pojawiły się hulajnogi w Tczewie. I to ta sama firma, która jest w wielu miastach na całym świecie, powiedziałbym, nie tylko w Gdańsku. Tutaj postanowiła spróbować i dostarczyła 100 hulajnog. Ale tak coś czuję, że ta firma musiała zapytać prezydenta o pozwolenie. Tak, wystąpili o wyrażenie zgody. Powiem szczerze, mieliśmy duże wątpliwości, ponieważ hulajnogi kojarzą się z jednej strony z pozytywem, czyli jazdą ekologiczną, a z drugiej strony, no niestety, niektóre firmy nie dbają właściwie o logistykę. Efekt jest taki, że w wielu miastach widzimy porzucone wzdłuż dróg hulajnogi, które no niestety stwarzają niebezpieczeństwo. Co prawda są przepisy, które regulują, jeżeli chcemy zostawić hulajnogę, w którym miejscu na chodniku, jak powinna ta hulajnoga stać. Natomiast niestety praktyka pokazuje zupełnie co innego. Zresztą dzisiaj akurat przeczytałem, że Gdańsk zaczyna wystawiać mandaty za niewłaściwe porzucenie hulajnogi. Biorąc pod uwagę te wszystkie plusy i minusy, wyraziłem zgodę na to, żeby na okres wakacyjny te hulajnogi pojawiły się w Tczewie. Bo w innych miastach sąsiednich podobnej wielkości, nie tylko dużych aglomeracjach, również się pojawiły, podpowiedzmy. Tak, i to jest taki znak jakby czasu, wakacje, ludzie młodzi bardzo chętnie korzystają. Chcemy zbierać tutaj doświadczenie, informacje, opinie i zobaczymy po wakacjach, czy przedłużymy ten okres, czy po prostu zakończymy współpracę z tą firmą. Natomiast jedna jeszcze uwaga, ja pilnie śledzę komentarze na Facebooku na ten temat i powiem szczerze, one są różne, one wcale nie są takie pozytywne. Jest spora grupa osób, która krytykuje, głównie właśnie za to porzucanie na chodnikach. Znaczy byle gdzie, tak? Byle gdzie, tam gdzie akumulator się skończy, no to rzucamy to i idziemy sobie dalej pieszo, tak? Znaczy fajne były te apele o to, żeby jednak pozostawać w miejscach przeznaczonych, tych na przykład, które służyły mewu. To są takie specjalne przystanki. Na okresie wakacyjnym wszystkie reguły, zasady, cennik zwłaszcza, ustala firma. Tutaj miasto nie ma z tym nic wspólnego, nie wchodzimy, nie weszliśmy jakby w ograniczenia taryfowe, a jest to z tego, co słyszałem, jedną z głównych jakby postawianych zarzutów, że cena przejazdu niestety jest bardzo, bardzo droga. Na tyle droga, że czasami taniej byłoby pojechać taksówką. No może nie aż tak, panie prezydencie, ale zauważyłem, że są popularne te hulajnogi, zwłaszcza teraz, jak to prezydent mówi, ale wieczorami tak, młodzi na bulwarze. Tak. Widzę bardzo dużo młodych osób, które jeżdżą i to tych hulajnog tam się przetacza. Ja bym jeszcze się cieszył, gdyby, bo jestem za tym, żeby jeździć na hulajnogach. Bo się zastanawiam, czy to jest taka forma komunikacji, czy forma rozrywki też. A być może i to, jedno, i to. Drugie. Ja bym się cieszył, gdyby jeszcze ci, którzy jeżdżą, pamiętali o tym, że nie są jedynymi użytkownikami ruchu i że to nie jest Tour de France, tak jak teraz leci w telewizji, tylko no, obok idą piesi, którzy mogą czasami skręcić niespodziewanie w lewo czy w prawo i już jest konflikt gotowy. Temat dotyczy pewnej kultury jazdy. My też musimy do tego dorosnąć. Cieszę się, że przyjęło się to, ale no właśnie, zawsze jest jakieś ale. No tak, no ale zawsze trzeba mówić o bezpieczeństwie, ale z drugiej strony no, nie narzekajmy. W innych poczekamy miastach na koniec eksperymentu, zobaczymy, jakie będą opinie mieszkańców. A czy ta forma nowej komunikacji nie jest też jakby no, czymś konkurencyjnym wobec tczewskich autobusów, wobec komunikacji nie, miejskiej autobusowej? Nie, generalnie na świecie czy w Europie zakłada się tak, że konkurencją nie jest komunikacja publiczna, tylko konkurencją jest komunikacja indywidualna.
i próbuje się odchodzić od samochodów osobowych, od budowy nowych parkingów, wprowadza się pewne obostrzenia, utrudnienia właśnie na rzecz komunikacji publicznej, czyli komunikacji autobusowej, ale również komunikacji ekologicznej, czyli rower elektryczny, hulajnoga elektryczna. To jest kierunek przyszłościowy i myślę, że Tczew w tym kierunku też pójdzie i idzie, bo przecież uczestniczymy w programie, no w tej chwili już MEVO 2, czyli roweru elektrycznego, który wkrótce się pojawi już w nowym wydaniu. Właśnie, to też warto o tym przypomnieć, że czekamy na to MEVO, że tam były Nowy operator, nowy producent, nowy wygląd rowerów, w ogóle wszystko można powiedzieć nowe, będzie i więcej. Także już, że tak powiem, cieszę się na to, że w tych stacjach pojawią się z powrotem rowery i mieszkańcy będą mogli z tego korzystać. Panie prezydencie, władze Tczewa starają się wesprzeć starostwo powiatowe w odbudowę mostu tczewskiego. Rozmawiałem ze starostą, powiedział, że wiceprezydent do spraw gospodarczych był na spotkaniu z Igorem Strzokiem, z pomorskim konserwatorem. No macie tam też, no musicie uczestniczyć też w tym procesie, bo chodzi o posadowienie przez OSTB. Chodzi generalnie o teren, który powinniśmy jakby udostępnić starostwu. Rzeczywiście pan prezydent Burczyk był na rozmowie łącznie z panem posłem Smolińskim i pracownikami starostwa. Były tam pewne rozmowy, pewne uzgodnienia. Nie chcę na ten temat mówić, bo mnie tam nie było, to jest po pierwsze. A po drugie uważam, że tym się powinien chwalić starosta. To, co nas dotyczy jako miasta, tak jak pan redaktor wspomniał, to jest kwestia lokalizacji. Na ten moment nie jest przesądzona jeszcze lokalizacja. Wydawało się, że już teren już przygotowywany, że ta lokalizacja jest okej. Co wiem, na tym trawniku między Jana Skolma a ogrodzeniem Panie redaktorze, energetyki. Są przynajmniej trzy warianty lokalizacji, a propos liczby trzy. Dzisiaj, a rozmawiamy w poniedziałek, konserwator zobowiązał się do tego, żeby przedstawić trzy warianty lokalizacji. Zobaczymy, co on zaproponował i do tego będziemy się odnosić. Starostwo jest gotowe w tej chwili, żeby ogłosić przetarg. Pieniądze są. Pozostaje tylko kwestia już ostatniego jakby podpisu konserwatora. Panie prezydencie, raport z inwestycji, mówiliśmy o moście, a to teraz powiedzmy o wiadukcie nad torami kolejowymi. No tak z tygodnia na tydzień trochę przekładamy ten temat, ale on jest i tutaj mam pewne obawy, ale z drugiej strony mieszkam tam niedaleko i widzę, że coś się dzieje, że tam wykonawca znaczy, tam działa. Prace duże jest zaangażowanie. Prace są prowadzone przy przyczółkach, czyli to, co nie wymaga bezpośredniej pracy przy stali. Także coś tam się robi, ale to jeszcze nie jest ten właściwy moment. Firma Strabag wystąpiła do Zakładu Usług Komunalnych, który jest inwestorem, z prośbą o zmianę terminu i zmianę kwoty. W tej chwili ten wniosek jest jakby analizowany pod kątem zasadności, zgodności z prawem, czy możemy, na jakich zasadach i tak dalej, i tak dalej. Może pan zdradzić, o jaką kwotę? Jeszcze na ten moment nie, bo to spowoduje potem dalsze jakby działania i ktoś powie, no a prezydent powiedział, tak? Nie, ja nawet tego wniosku nie czytałem, ponieważ on, tak jak powiedziałem, jest skierowany do zamawiającego, a zamawiającym nie jest prezydent miasta, tylko Zakład Usług Komunalnych. Myślę, że pan dyrektor Bolecki, jak będzie już gotowy po tych wszystkich analizach, poinformuje, jakie było oczekiwanie Strabagu i jakie będziemy stanowisko pytać inwestora. Będziemy pytać, ale panie prezydencie, ja nie wierzę, że pan nie wie, o jakim terminie i o jakiej kwocie mówimy we wniosku, ale dobra, rozumiem, że należy pewne sprawy... Pewne zasady trzeba dotrzymać. No, że nie można mówić. No okej, zgadzam się z tym, ale jeszcze ciekawy temat, bo mówimy o wiadukcie w okolicy dworca PKP, przedłużenie ulicy Mostowej, także Nowy Rynek się mówi, i tam właśnie to skrzyżowanie
będzie na nowo wybudowane, ten odcinek tych dróg. No w ramach inwestycji związanych tak. z wiaduktem, tak. Czyli tam będzie, podejrzewam, ładnie. Jak na nowo, to na pewno ładnie. To na pewno ładnie. Nowy wiadukt, który też przecież efektownie dość wygląda na wizualizacjach. Zobaczymy, jak będzie. O ile ta konstrukcja wiaduktu się ostanie, bo to jest też jeden z elementów rozmów ze Strabagiem. Czy ta konstrukcja, która w tej chwili jest, ona jest optymalna pod kątem ilości stali? No bo jeżeli mielibyśmy płacić w tej chwili potężne miliony złotych dodatkowo tylko dlatego, żeby zostawić tą konstrukcję, no to ja będę pierwszy, który powie, to spróbujmy znaleźć inny kształt, taki, który no nie będzie tak drogi. Także co do konstrukcji, wyglądu, to jest ten jeden z powodów, dla których dzisiaj nie chciałem specjalnie na ten temat mówić. Rozumiem. A ja dążę też do tego, że zapytam, czy prezydent zauważył, bo to no nie leży to w prezydenta kompetencji, tak, ale że pojawił się tam inwestor w budynku po byłej mleczarni, a to jest rodzinny dom zabytkowy Grzegorza Ciechowskiego, który się tam wychowywał. Tam się pojawił inwestor i oglądałem materiał, w którym no, byłem zdziwiony, materiał filmowy, na którym byłem zdziwiony, że ten inwestor sprawę potraktował bardzo fajnie i bardzo poważnie, że no, tam może powstać coś fajnego. Tak, wiem, bo nawet rozmawiałem. Temat nie jest nowy, bo to jest sprzed pandemii koronawirusa, gdzie grupa młodych ludzi, wśród których jest między innymi nasz malarz Jarosław Kukowski, postanowili kupić to i na wzór podobnych obiektów, jeden z nich jest, no, mieszka w tej chwili w Paryżu, we Francji, i na wzór właśnie takich obiektów francuskich postanowili przebranżowić, tak można powiedzieć, ten budynek. Z tego co wiem, mieli tam jakieś opóźnienie, bo i sytuacja we Francji była różna, ale chyba zbliża się moment otwarcia. Prawdopodobnie, być może nawet w ciągu miesiąca nastąpi otwarcie tego obiektu z przeznaczeniem na bar, restaurację, na jakiś klub muzyczny, na jakieś inne pomieszczenia. Gotowe są chyba już dwa poziomy. No dwupoziomowy, to tak było widać, bardzo ekskluzywnie wykończone, tak, bardzo ciekawy sposób zaaranżowany obiekt. No, plastycy się wzięli za to, więc na pewno musi ładnie wyglądać. Także czekamy na oficjalne otwarcie. No może się trzeba wzbogacić o taki obiekt, o taki lokal, jakiego no, w tej chwili nie ma w naszym mieście, tak mi się wydaje. No takiego prywatnego klubu muzycznego nie ma. Nie były to samorządowe sprawy, ale myślę, że prezydenta interesują takie akcje. Mnie wszystko interesuje, co jest związane z rozwojem miasta. Tak mi się wydaje. Panie prezydencie, pytanie od widza. Jesteśmy cały czas w tym samym miejscu. Wiadukt, dworzec PKP i tak się tam będziemy kręcić jeszcze chwilę. Pytanie od widza. Dlaczego na dworcu PKP teraz także w sąsiedniej galerii nie ma lokalu gastronomicznego? Widz mówi, że to niedopuszczalne, żeby nie można było czegoś zjeść w tak dużym, na tak dużym węźle komunikacyjnym. I znowu muszę zacząć od wyjaśnienia, że to nie należy do kompetencji prezydenta, że tu prezydent jakby nie jest temu winny. Natomiast ludzie, ale no, pytanie tak... jest zasadne, bo ja też zadawałem sobie wielokrotnie takie pytanie, jak to mogło się stać, że na otwarciu, podobno na otwarciu tego no, przebudowanego węzła kosztem, nie wiem, chyba z 20 milionów złotych. Więcej, 20 kilka milionów złotych. Pojawiło się kilku ministrów, prawie że cała wierchuszka z PKP, a dzisiaj tam no, wiatr hula i chyba jest tylko jeden lokal czynny, a minęło już no, ładnych, no, można powiedzieć, wiele, wiele miesięcy. I się nic nie dzieje. Myśmy nie ma żadnego najemcy. Myśmy próbowali się tak dowiadywać. No to a znacznie PKP, więcej przestrzeni, tak, wybudowano, bo tam i tak, w tej niższej wersji nowoczesnej, z windą i cisza. Proszę sobie wyobrazić, że PKP odesłała nas do rzecznika prasowego. Koniec kropka, bez żadnego wyjaśnienia.
Ja podzielam tą obawę tutaj tego pana, który się o to pytał. Tak jak powiedziałem, też się dziwię i czekam na jakąś reakcję ze strony PKP, bo ja rozumiem, że deklaracje były takie w momencie otwierania, że wszystkich najemców już mają. Się okazało, że to nieprawda. No bo skoro większość pomieszczeń jest pusta, znaczy, że tych najemców nie ma. Nie wiem, czy to jest kwestia zbyt wygórowanego czynszu, innych tam warunków. No właśnie, to byśmy musieli zasięgnąć języka u naszych lokalnych przedsiębiorców, którzy być może próbowali się dowiedzieć. No wiem, że przynajmniej jeden z naszych przedsiębiorców zajmujących się pieczywem tam też próbował, nie dostał się. Powiem szczerze, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Tak jak powiedziałem, wielka inwestycja, no i nic z tego nie ma praktycznie. Czyli zarządzający tutaj na pewno. A zarządzającym jest PKP i tutaj by trzeba właśnie do PKP pukać. Tak jak powiedziałem, nas odesłano do rzecznika prasowego. Panie prezydencie, to może lokalny przedsiębiorca im tam zagra na nosie, bo coś się dzieje w tym byłym magazynie spedycji. Tam zdaje się jakiś inwestor wkroczył do akcji. Tak, czyli tak zwany bank żywności. A myślałem, że może tu chodzi o inwestora innego, bank żywności. Nie, to znaczy tak zwany bank żywności, bo przez jakiś czas był tam magazyn banku żywności. Żeby było jasne, o jakim budynku mówimy. O tym niskim takim magazynie. Tak, zapocznę. Zaniedbanym. Tak, zresztą obiekt był kiedyś przez nas sprzedany, kupił to inwestor, który chciał to przerobić, już teraz można powiedzieć, na restaurację KFC. Rozmowy, z tego co wiem, były bardzo, bardzo zaawansowane. No i nie doszło do wybudowania, do realizacji tego. Przynajmniej do tego, żeby tam było KFC, nie doszło, ale... Nie doszło. Ten właściciel sprzedał to kolejnemu przedsiębiorcy. I ten skontaktował się z nami, tam zaproponował pewne zmiany, że chodzi o otoczenie, potrzebował trochę terenu, myśmy na to wyrazili zgodę. Także w tej chwili jest obiekt przebudowany na lokale usługowo-handlowe. W środku będzie prawdopodobnie 5 takich lokali. I być może tam się znajdzie gastronomia, skoro nie ma galerii, skoro nie ma na dworcu. Ale to nie mogę na to pytanie odpowiadać, bo rozumiem, to nie jest jakby moja decyzja. Wiem, że będzie, na pewno będzie sklep wielki spożywczy. Wielki węzeł transportowy, prawda? Będą chyba zakłady bukmacherskie. No i jeszcze 3 są wolne, czyli być może jakaś gastronomia tam się pojawi. To myślę, że też dobry, skoro na dworcu jest jak jest PKP, no to może obok, dobry dla tych, którzy przez Tczew podróżują i dla mieszkańców naszego miasta. No mamy jeszcze w zanadrzu budynek poczty, tutaj też poczta przecież szuka inwestora. No i mamy wieżę ciśnień, tak? Też w tej okolicy. Budynek kolejową, poczty, tak, ale, ona jest kolejowa. Tak. Ale ten budynek poczty, czy myśli pan, panie prezydencie, że tam można by było go przerobić na hotel? Myślę, że można by było, natomiast to znowuż jest kwestia jakby woli ze strony Poczty Polskiej, bo o tym, że dobre poczta... Dobre miejsce, wydaje mi się. Że poczta chce się tego jakby pozbyć, bo jest niepotrzebny już dla, przynajmniej w takiej dużej kubaturze dla poczty, no to słyszymy od wielu, wielu lat i nie wiem, na czym polega ten taki paraliż decyzyjny, czy nie chcą, nie trzeba mogą. Trzeba dotrzeć do odpowiedniego inwestora, no. Panie prezydencie, zakończmy takim tematem troszeczkę szerokim. Może zajawimy go i pociągniemy ten temat, ale chciałbym, żeby się pojawił, bo zakończyła się rewitalizacja Zatorza. W zasadzie ostatnie projekty mamy. Te twarde to jeszcze rewitalizacja na Starym Mieście, mamy ulica Królowej Jadwigi. Na Zatorze praktycznie, jeśli chodzi o twarde projekty, zostało zamknięte. Czy prezydent widzi szanse i czy możliwości jakieś, żeby rewitalizację przenieść w inne miejsce? I jakie by to mogły być miejsca w Tczewie? O, to rzeczywiście pytanie wymaga dłuższej odpowiedzi, ale dzisiaj tylko tak zajawię. Rzeczywiście kończy się duży projekt rewitalizacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Ważnym elementem, że tam jest to finansowanie unijne. Tak, bo na ogółem przekazaliśmy, czy wydaliśmy 36,5 miliona złotych, z czego 17 to były środki unijne. Czyli większościowy udział, bez Unii byśmy tego nie zrobili, to jest jakby oczywiste. Mniej więcej 20 milionów poszło na Stare Miasto, pozostała kwota 16,5 na Zatorze. I teraz tak, jakby nie wchodzą w to, co zrobiliśmy i tak dalej, bo myślę, że o tym porozmawiamy na kolejnym spotkaniu, ale odpowiem jakby wprost, czy jest możliwe wejście na inne osiedle. Otóż odpowiedź nie jest taka prosta, dlatego że po pierwsze, tak jak wspomniałem, to zostało robione w ramach regionalnego programu operacyjnego. Następny okres budżetowania ciągle jest pod znakiem zapytania. Nie wiemy, co z krajowym programem odbudowy, czy te środki w ogóle się pojawią, kiedy się pojawią i na co się pojawią. Bo być może będzie tak, że one będą za rok, może za dwa, ale niekoniecznie na rewitalizację. I to jest jakby pierwsza odpowiedź na pana pytanie. Druga. Pamiętajmy, czy jest to rewitalizować, jakie będą warunki? Właśnie, bo to, że zostało wybrane Stare Miasto i Zatorze, to nie była kwestia decyzji prezydenta. Że były, można było tam robić rewitalizację. Były określone reguły gry, przecież były robione badania, analizy, były spotkania z mieszkańcami. I w wyniku różnych wskaźników wypadło, że najbardziej zdegradowane, bo rewitalizacja dotyczy terenów zdegradowanych. To są te dwa osiedla mieszkaniowe. I wówczas wyszło na to, że pozostałe osiedla są, jakby nie spełniają warunków do tego, żeby można było uruchomić tam programy rewitalizacji. Dzisiaj, gdybyśmy tą analizę, jakby, ja powiedziałem 36 milionów, tam jest dużo inwestycji, ale rewitalizacja to są też programy miękkie. Mhm. Tak? To też o tym pamiętajmy. Miękkie, czyli takie bezpośrednio dotyczące ludzi. Być może gdybyśmy dzisiaj robili taką analizę, by się okazało, że no, trafimy na jakieś osiedle mieszkaniowe, nie wiem, Prątnica, może Czyżykowo, może jakieś inne, a może się okazać, że parametry, które nam zostaną narzucone, wskaźnikowe, będą takie, że nagle się okaże, że Tczew już jest zrewitalizowany, już nie ma czego rewitalizować. Zwłaszcza, że coraz mniej jest takich obiektów czy terenów poprzemysłowych, pokolejowych, które są do dyspozycji i można byłoby taką rewitalizację przeprowadzić. Także odpowiedź na pana pytanie wcale nie jest taka prosta. Na dzisiaj mógłbym powiedzieć, nie wiem, ja też czekam na pewne zasady gry. Jeżeli one się pojawią, będę w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Mhm. Dobrze, panie prezydencie, więc takim otwartym pytaniem zakończymy ten dzisiejszy program, chyba że jeszcze jak zwykle będziemy zapraszać pewne wydarzenia. Wakacje wakacjami, ale pomimo tego sporo się dzieje. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza w każdą środę, od tego tygodnia do końca wakacji na teren skwer doktora Szeflera, czyli za murami obronnymi, gdzie będzie taka letnia zabawa dla dzieci, biblioteka plenerowa Zieleniak. Nie będę wchodził w co to oznacza, ten Zieleniak, nie będzie sprzedawana marchewka. Nie, nawet. Bardzo fajnie zaaranżowane zajęcie przez pani bibliotekarki. Ale tam się dzieje. Zapraszam. Jest bardzo fajnie. Każda środa. O 12. O 12. Również w każdą środę tym razem Centrum Kultury i Sztuki zaprasza do parku za Centrum Kultury i Sztuki na twórcze spotkania w CKiS-ie. Na przykład. Cóż, 20 lipca kolorowo i tanecznie, 3 sierpnia muzycznie, takie wyrywam, że tak powiem, z harmonogramu, 17 sierpnia morskie inspiracje, co tydzień, w każdą środę. Raz to są zajęcia muzyczne, raz taneczne, raz plastyczne. Różne rzeczy. Tak. Naprawdę bardzo fajna oferta dla dzieci. Kino letnie.
pojawi się w Trzewie, co prawda tylko dwa razy, ale będzie. 22 lipca o 21, po to, żeby no, już było trochę ciemno, i 19 sierpnia o 20.30 dwa filmy, również w parku za Centrum Kultury i Sztuki. Wstęp jest biletowany, kosztuje 10 zł. I 23 lipca o godzinie 18, również w parku za Centrum Kultury i Sztuki, zespół, który już występował w Trzewie, i to przynajmniej chyba dwukrotnie, jeżeli się nie mylę. A z Laurą Kubi Wileną tylko raz. Na szczęście na scenie, Tetka tak, nagrała na scenie, ten koncert. Tak, tak, oglądałem to. Właśnie, wokalistka znakomity Laura koncert. Z Adamem Wentem i zespołem, czyli mamy do czynienia z jazzem na bardzo dobrym poziomie. Mhm, ale lekkim i wysmakowanym. A hiszpańska wokalista i to trio Adama Wenta to jest naprawdę niesamowite wrażenia i doznania. Zapraszam wszystkich, zachęcam. Ten koncert już w najbliższy weekend. Cena 10 zł. Mhm, i tym razem w plenerze. I tym razem w plenerze widocznie jest tylu chętnych, że zabrakło miejsc. Ja żałuję, że nie będę, bo wyjeżdżam. Ale mam nadzieję, że Tetka będzie na miejscu. Będzie można obejrzeć potem. Będzie można potem zobaczyć w naszej telewizji ten znakomity koncert. Ale zachęcam przede wszystkim, żeby to zobaczyć na żywo i wysłuchać. Może i pan prezydent się wybierze. Kto może, wie? Kto wie. Przypominam, że można poprzez stronę internetową telewizji Tetki odnaleźć mój adres, mój numer telefonu, następnie zadać pytanie do prezydenta, które państwo by chcieli tutaj w tym programie usłyszeć, a ja postaram się prezydentowi te wszelkie pytania od was zadać. A my spotykamy się... No teraz, ale jednak będzie przerwa, co najmniej kilkutygodniowa, co najmniej 3-tygodniowa, panie prezydencie. No to mieszkańcy odsapną od prezydenta. Od nas. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia za kilka tygodni. Do zobaczenia.